W dzisiejszym filmie przetestujemy Clicker, który moim zdaniem jest 100 razy lepszy od Clicker Simulatora, zresztą zobaczcie sami ile tu się dzieje. Tutaj są oczywiście mapki, podobnie jak w Clicker Simulatorze, tam można wskakiwać sobie do góry, tu są shiny pet, tu są rainbowy, tu są upgrade'y, tam dalej są w ogóle enchanty, coś czego jeszcze w żadnym Clickerze, w który gram, nie było. A tutaj jak sobie pójdziemy, to będą walki z bossami, a więc naprawdę na samym starcie ten Clicker zapowiada się mega dobrze, a on dopiero co wystartował i zyskuje dużą popularność w sumie, bo aktualnie w niego gra chyba z 6000 osób. I ten odcinek prawdopodobnie będzie troszeczkę dłuższy, bo chcę dokładnie przetestować ten Clicker, bo powiem wam, że na samym starcie mega mi się podoba graficznie, jak to wszystko jest tutaj zrobione. No i też dużo z was mi pisze, kiedy nagram w końcu Clickera, i z tym Clickerem jest taki problem, że no nie chce mi się po prostu już w to grać, bo cały czas to samo dodają. Jajko, mapka i tak w kółko, nic nowego tam się nie pojawia. Ale może jak ta seria wam się spodoba, to zamiast Clickera to będę nagrywać, bo ta gierka naprawdę na samym starcie kozacko się zapowiada. W ogóle zobaczcie tam, co tam jest. Tutaj sobie idziemy, w sumie to skaczemy bardziej. Tu jest sekretna mapka, a więc ciekawie, tylko żeby tam doskoczyć, to musiałbym mieć dwa jumpy, a żeby mieć dwa jumpy, to muszę sobie upgrade zrobić, bo no, jak próbuję jednym tam doskoczyć, no to nie ma szans, że mi się to uda. Dobra, ale na samym starcie może jakieś game passy sobie kupmy, żeby troszeczkę łatwiej było. Czy w ogóle jest jakiś na przykład autoclicker? Jest autoclicker za 249 robuxów, a więc to na pewno sobie kupmy. I też przetłumaczony jest ten clicker, tak w miarę dobrze z tego co widzę. To znaczy nie wszystko jest przetłumaczone, co moim zdaniem jest dobrą rzeczą, bo w Soniku tragicznie to tłumaczenie wygląda. Dobra, ale mamy autoclicker, gdzie to się klika? Aha, tutaj się rozwija jakby. No i to mi samo klika. I w ogóle zobaczcie jaki jest efekt tego klikania. Znaczy jak level petowi się wbije, to taki efekt jest w sumie dosyć fajny. Tylko może w sumie sobie to wyłączę, bo będzie to przeszkadzać na nagraniu. Dobra, ile w ogóle pierwsze jajko kosztuje? 200 kliknięć. Dobra, to mamy na pierwsze jajko. I tutaj chyba też jest darmowy autohatch, czy jeszcze jakiś taki pecik nam wyleciał. Zobaczmy, jaki pet mi wyleciał. Taki mi wyleciał. A ile tu w ogóle można mieć petów maksymalnie? Oj, też jedna fajna rzecz jest, która pewnie jest dość trudna do zrobienia, ale spoko, że tutaj to jest, że nie musicie jakby klikać equip, tylko klikacie sobie tak na peta, tak jak w pet symulatorze. Dobra, ile potrzebujemy w ogóle na pierwszą mapkę, żeby ją odblokować? 5 milionów końców. Aktualnie mam 1000. No to troszeczkę mi jeszcze brakuje. Ile w ogóle rebirth kosztuje? 1100 pierwszy rebirth kosztuje. Ale w sumie pierwszą mapkę to możemy chyba sobie blokować w troszeczkę inny sposób, skakując tam na górę w sumie. Tylko trzeba znaleźć jakiś taki spot, gdzie mógłbym wskoczyć. Może tutaj się uda. Oj, tutaj się uda. Dobra, to ja spróbuję wskoczyć tam na pierwszą mapkę, tam do góry, żebym nie musiał 5 milionów końców na nią wydawać i tam pewnie będzie większy mnożnik. Dobra, albo w sumie zanim weźmiemy się za wskakiwanie tam na górę, to sprawdźmy jak te enchanty działają, bo tu są właśnie te enchanty. I w jaki sposób to działa? Mam jednego pecika, no i możemy go enchantować. Jak kliknę enchant, to coś się stanie? 30 tysięcy gemów potrzebujemy na enchant. I tutaj chyba się pokazują, jakie możemy wbić enchanty i luck na przykład piątka jest. Tylko czy to działa tak, że na przykład możemy sobie wbić konkretny enchant, czy to nam losuje? Bo tutaj jakby mogę sobie kliknąć na przykład w to i kliknąć enchant. W sumie dziwne, mogę kilka rzeczy zaznaczyć. Nie do końca wiem jak to jeszcze działa, ale później to sprawdzimy jak będę miał 30 tysięcy gemów. Aha, w sumie tu jest napisane jak to działa. To działa w taki sposób, że jak na przykład powiedzmy chcę laka piątkę, to klikam sobie tu laka piątkę i klikam enchant i to będzie mi samo enchantować tego peta do momentu, aż trafi tego laka piątka, więc mega fajna opcja, której nawet w pet symulatorze brakuje. Powiem wam, że ten clicker naprawdę zapowiada się ultra dobrze. I tutaj jeszcze w ogóle są upgrade'y, zobaczmy jakie upgrade'y są. Więcej rebirthów, znaczy więcej przycisków, więcej jumpów, to na pewno będziemy musieli zrobić. Więcej gemów i więcej miejsca. No to na razie upgrade'ów nie ma dużo, ale może na kolejnych mapkach będą upgrade'y, na przykład jakieś nowe. Dobra, ja sobie farmię te kliknięcia i tutaj też jest kolejna fajna rzecz, jakby nie musicie sami tutaj klikać w rebirthy, tylko na przykład wystarczy, że F klikniecie i robi wam rebirtha. Ile w ogóle kosztuje kolejne jajko? 2,5 tysiąca kliknieć, no to nie jakoś dużo, a kolejne 150 tysięcy. No dobra, przydałoby się kilka tych otworzyć i później kilka tych, zanim jeszcze pójdziemy sobie na kolejną mapkę, bo powiem wam, że te peciki tutaj wyglądają naprawdę kozatko. Jestem ciekawy, jak tutaj będą te wyglądać. A więc dobra, ja nabijam te kliknięcia i rebirthy, żebyśmy mieli na trochę tych jajek i zobaczymy, jak te jajka tutaj wyglądają. Dobra, trochę mi się tych kliknięć uzbierało, 42 tysiące w sumie, ale teraz kupiłbym sobie Game Pass jeden, jakiś taki na luck. Powiedzmy, jakie tutaj w ogóle są game passy na laka. Tu jest za 400 robuxów na laka, ale czy jest jakiś inny może? Z tego co widzę, to nie. Na razie jest tylko zwykły lak. W ogóle tu dzienne nagrody są. Można sobie zalosować. Dobra, sobie zalosujmy, zobaczmy, co nam ciekawego wypadnie. Tutaj coś nam już do rogu wpadło. Potrójne kliknięcia, więc idealnie. Akurat to mi jest potrzebne. I no i zobaczcie, jak to kozacko wszystko wygląda. Jak to mega dobrze graficznie wszystko jest porobione. I tutaj w ogóle za dołączenie do grupy dostanę darmowego peta i potrójne kliknięcia. A więc za chwilę też dołączymy do grupy. No i tu jeszcze kody są. Jestem ciekawy, czy jest w ogóle jakiś kod. Dobra, ale kupmy sobie może tego laka tutaj. Na razie jest tylko jeden jakby boost i powiem wam, że kolejna kozacka rzecz w tym clickerze, te game passy nie są pay to win, bo tutaj macie plus 3 pet, tu macie plus 5, a nie tak jak na przykład, nie wiem czy pamiętacie taką gierkę Vehicle Champions, gdzie zamiast petów były samochody, tam to było tak pay to win, tam można było chyba sobie kupić, nie wiem, plus 15 pet equip. No to jest tak mega broken, a tutaj te game passy są naprawdę dopasowane. Dobra, ale potwieram sobie kilka tych jajek za 2500, od razu epic mi wyleciał, na którego było 10%. Dobra, niech to się potwiera za wszystko, zobaczymy czy w ogóle
ogóle będę mógł coś przerobić z tych petów, a ja poszukam w tym czasie kodów. Trochę sobie potwierałem te jajka i zobaczmy, jak to wygląda, ile petów mamy. Trochę ich nam wyleciało, możemy sobie najlepsze założyć, no i będziemy troszeczkę więcej farmić, ale przy okazji też znalazłem jeden kod i przy okazji też do grupy dołączę, a więc odbierzmy sobie to i zobaczmy w ogóle, jakie peta dostaliśmy. Chyba tego dostaliśmy, tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza w tego peta, wpiszmy sobie ten kod. No i on się nazywa w taki sposób, to jest taki kodzik na premierę, czyli on prawdopodobnie da nam gemy albo kliknięcia. Chyba podwójne kliknięcia mi dał, tak mi się wydaje. Albo tutaj tą podkę mi dał. No, na pewno jakąś podkę mi dał. Dobra, to w takim razie sobie odpalam autoklikera i zobaczmy, ile teraz się będzie farmić. No powiem wam, że sporo się to farmi, tylko muszę włączyć ten efekt wbijania leveli, bo to jakby strasznie tak mocno się rzuca w oczy. W sumie teraz już mogę 20 rebirfów zrobić, a więc to nam da dosyć dużo. No i teraz za chwilę będziemy mogli sobie kilka tych jajek potwierdzić i od razu idziemy na kolejną mapkę zobaczyć, co tam ciekawego znajdziemy, no bo dużo mapek jest do odblokowania. Wątpię, że w tym filmie uda mi się wszystkie odblokować. Uj, tutaj też w ogóle jest taki sam stolik jak w Clicker Simulatorze. A w sumie to nie, bo tutaj jest indeks. Ale jest też taki stolik, bo w Clicker Simulatorze właśnie coś takiego jest, tylko że tam się potki kupuje. Ale tu się chyba potki kupuje, czy nie? Tu nie. Myślałem, że może tutaj się kupuje, no ale tutaj jest indeks. I co tutaj w ogóle dostajemy za indeks? Miejsce w ekwipunku. Ciekawe w sumie, czy ten indeks jest zrobiony lepiej niż w Clicker Simulatorze, bo w Clicker Simulatorze ten indeks został zaniedbany kompletnie i w ogóle jakby nowych nagród nie dodają od 10 update'ów w Clicker Simulatorze albo i więcej. I tutaj w ogóle tak samo pety za topkę są i zobaczcie, jak to jest kozacko zrobione. Wystarczy, że jesteście w top 1000, żeby nagrody dostać. Albo nawet top 250, to myślę, że sporo osób będzie miało te peciki. Myślę, że nawet ja takie osoby ogarnę. Tylko muszę trochę więcej pofarmić. I w ogóle zobaczcie to, to jest ranking, w którym są tylko Polacy. Macie tutaj globalny ranking, a tutaj macie ranking, w którym są tylko Polacy. Powiem wam, że naprawdę, może zbyt mocno się jaram tym klikerem na filmie, ale tu jest tyle fajnych rzeczy, których brakuje w innych klikerach, że to jest masakra. Dobra, mamy w sumie 1,5 miliona końców, a więc możemy sobie już tutaj kilka tych jajek otworzyć i idziemy na kolejną mapkę w końcu, bo już trochę czasu minęło pewnie. Troszeczkę przejawczyłem i już mi ta podka uciekła, ale mam 17 milionów kliknięć, a więc mamy na odblokowanie naszej pierwszej mapki. A więc sobie odblokujmy tą mapkę, tylko w sumie też pet jakieś otwierałem. I czy coś ciekawego mi tutaj wyleciało? No mamy 4 takie. Ciekawe, ile potrzeba, żeby na shiny to przerobić. W sumie spróbujmy coś przerobić na shiny. Tutaj mamy 80%. No spróbujmy. I w ogóle zobaczcie, jaki jest efekt przerobienia na shiny. Macie takie losowanie. Czy wam się uda, czy wam się nie uda. No i na szczęście się udało. I jeszcze tutaj możemy sobie to przerobić. Dobra, to poprzerabiam sobie jeszcze te pety na shiny, żeby po prostu więcej farmić. No i teraz mamy 3 takie shiny peciki, które są dosyć mocne, powiem wam. Rebirfów dużo musimy teraz porobić. I mega szybko te rebirfy mogę robić. Tylko teraz muszę te 5 milionów znowu na nowo wyfarmić, ale to nie zajmie mi długo. Dobra, to pierwsze co, to musimy w sumie jakiś większy przycisk na rebirfy zrobić, ale dobra, wyfarmię te 5 milionów i odblokowujemy sobie tą pierwszą mapkę. Dobra, poszło to szybko, ale mamy naszą pierwszą mapkę prawdopodobnie po jakichś, nie wiem, 8 minutach filmu, no ale no tak jak mówię, dużo w tym klikerze jest do roboty. Oj, tutaj są chyba nowe upgrade'y z tego co mi się wydaje. Dokładnie tak, jest więcej upgrade'ów, tylko że jakby dalej są te same, tutaj więcej przycisków na rebirfy. I ile tutaj w ogóle jajko kosztuje? 1,5 miliona jajko kosztuje, to nie jest jakieś drogie. Dobra, ale teraz w sumie muszę porobić sobie dużo tych rebirfów, żebyśmy w ogóle mogli przetestować, jak tutaj enchanty działają. Ile kolejny przycisk kosztuje? 1000 gemów. Dobra, to muszę wyfarmić 1000 gemów na pierwszy przycisk na rebirfy. I tutaj przy okazji z tego co widzę, 4 pety można mieć i w ogóle zobaczcie, jak one fajnie się świecą, jak są na shiny. I to jest w ogóle chyba pierwszy kliker, w którym nie będę ukrywać petów. No bo w większości klikerów jest tak, że te pety są tak wielkie, że one wam zasłaniają wszystko, a tutaj są tak fajnie zrobione jak w pet symulatorze. Znaczy troszeczkę inaczej, bo są w takim kółku. W sumie ile kosztuje plus 5 pet equip? 600 robuxów. Czy ja tyle mam? Tyle nie mam, ale możemy sobie kupić albo potrójne otwieranie, albo plus 3 pet equip. Dobra, w sumie na razie potrójne otwieranie sobie kupmy, bo to jest chyba bardziej przydatne. Będziemy 3 razy tyle petów farmić. No i tu też jest spoko, że jest autohat za friko. Dobra, ale mamy już 1000 gemów, a więc możemy sobie zrobić nasz pierwszy upgrade. I teraz kolejny 15 tysięcy kosztuje. Ale teraz chyba będziemy mogli robić 100 rebirfów. Dokładnie tak, teraz 100 rebirfów na raz możemy zrobić. Dobra, to w sumie otwórzmy tutaj pierwsze jajko, bo jakby na razie tylko na jedno nas stać. No niestety wyleciał nam jakiś słaby, ale prawdopodobnie i tak będzie dobry. Czy mogę go założyć? No tutaj jest ten pecik. Dobra, teraz mam 100 milionów, a więc mamy już na troszeczkę tych jajek, tylko muszę sobie pousuwać trochę tych petów, bo tutaj w sumie dosyć mały ekwipunek jest, a więc te muszę tutaj wszystkie pousuwać. No i powiem wam, że też jest oczywiście ta opcja usuwania, która powinna być w każdym klikerze, a w Clicker Simulator, jak dobrze wiecie, ona pojawiła się dopiero niedawno. Dobra, w sumie to wszystkie usunę, bo jakby te pety mi nie są do niczego potrzebne i niech trochę na triplegach mi pootwiera te jajka. No i oczywiście sobie poprzerabiamy. Mam nadzieję, że w tym filmie uda mi się chociaż wydropić jednego mityka. I w sumie dość szybko mi się ekwipunek zapełnił, bo nie
zaznaczyłem, żeby usuwało pety. Ciekawe, jak w ogóle tu się zaznacza. Pewnie w taki sposób, dokładnie w taki sposób. No, ten symulator ma dokładnie to wszystko, co ma Clicker i do tego jest dużo, dużo lepszy. I wyleciało nam jakieś takie pedziki, wyleciało nam dwie legendy. No to powiem wam, że jeszcze tylko Miteka nam brakuje. Tylko w sumie, to ja się mogę cofnąć i poprzerabiać sobie te niektóre pedziki na shiny. Ale w sumie to nie musiałem tego robić, bo tutaj chyba na tej mapce było shiny. Dokładnie tak, tutaj są dwie maszynki. Ciekawe, czy na każdej mapce są maszynki, ale obstawiam, że są. Dobra, to przeróbmy sobie na pewno tego pecika. No i tutaj jeszcze tego. I w sumie tych myszy ma tyle, że może nawet na Rainbow mógłbym je spróbować przerobić. Nie wiem co jak co, ale powiem wam, że ten Clicker jest idealnym połączeniem pet symulatora i właśnie Clickera. Dobra, tutaj tą mysz możemy sobie przerobić nawet na 100% na Rainbow'a. No i mamy Rainbow mysz. I tutaj w ogóle jeszcze jedna rzecz nie zauważyłem, tu są achievementy. Za 500 milionów rebirthów, za przerobienie 1000 petów shiny, za jakieś jajka, za enchantowanie petów. No trochę powiem wam tego jest. Dobra, ale załóżmy najlepsze pety, no i na razie mamy taki zestaw. Tutaj mamy tą Rainbow mysz, tutaj mamy jakieś epiki, no i tu legenda. Dobra, teraz zaznaczę sobie, żeby usuwało już te pety. W sumie tego niech zostawię, niech te dropi mi. I ponownie jest pełny kwipunek. Mam nadzieję, że tym razem udało się trafić jakiegoś mityka. Zobaczmy. I udało nam się trafić naszego pierwszego mityka. Zobaczmy, jak ten mityk w ogóle wygląda. No, założyć go nie mogę, bo mam tutaj takie peciki, ale zobaczmy, jak ten jeden mityk wygląda. No, powiem wam, że całkiem fajnie. Jak na mityka z pierwszej mapki, tak naprawdę. Dobra, ale zakładam najlepsze pety i w ogóle dużo legend mi wyleciało. Musimy poprzerabiać te legendy. Może nawet legendę zrobimy sobie na Rainbow'a w takim razie. I w sumie tak naprawdę już muszę kolejną mapkę odblokować, bo już się nam uzbierało na kolejną. No, na mityka zabraknie nam. Może tego tutaj co najwyżej uda się zrobić na Rainbow'a. Znaczy mityka, na legendę Rainbow nam zabraknie. Dobra, i na razie peciki wyglądają w taki sposób. Jednego w sumie możemy sobie przerobić na Rainbow'a. Tutaj chyba tego możemy spróbować. Nawet w sumie nie spróbować, będzie 100%, no to na pewno się uda. No i mamy takiego pięknego pecika. I w sumie tak naprawdę idziemy na kolejną mapkę. Ciekawe, czy tutaj w ogóle jest mnożnik, jak było. Tutaj nigdzie nie widzę mnożnika, jak było ordu. I też w sumie musimy sobie tego dodatkowego jumpa ogarnąć, bo chcę sprawdzić tą sekretną mapkę, która tam jest. Ile jump kosztuje? 5000 gemów. Dobra, to za chwilę to ogarniemy, tylko odblokujmy sobie tutaj tą mapkę. No i mamy taką mapkę. Powiem wam, że kolory są naprawdę, naprawdę mega dobrze zrobione. Tu jest jakaś boss arena. Ciekawy jestem, czy to działa, czy też nie będzie działać, tak jak na pierwszej mapce. Zobaczmy w sumie, czy ten teleport działa. Nie działa. To chyba dopiero się pojawi, tak mi się wydaje, w kolejnym update'cie albo w kolejnych update'ach, no ale tutaj na pewno będą jakieś walki z bossami. Pewnie już mają przygotowane wszystko pod ten system, tylko no po prostu chcieli go pewnie zostawić na jakiś tam pierwszy czy drugi update, bo ta gierka wyszła w piątek, czyli dosłownie 3 dni temu. Znaczy była beta tej gierki i w piątek ta gierka wyszła. I tutaj jako 5 milionów kosztuje, no to też nie jakoś drogo. I tu są tylko 4 pety? A tutaj jakie jest jajko? Tu jest za Robux jajko. No to tutaj w sumie mało tych petów jest. Dobra, ale teraz ja porobię sobie rebirthy, żebyśmy mogli po pierwsze zrobić sobie nasz pierwszy enchant, a po drugie kupić sobie pierwszego jumpa, żeby dostać do tej sekretnej mapki. Tylko w sumie to przydałby się jakiś game pass na więcej rebirthów albo więcej gemów. Ale na razie takiego nie widzę. W ogóle w tej gierce jest strasznie mało game passów, co mnie z jednej strony cieszy, bo jakby ta gierka nie jest pay to win, tak jak na przykład Clicker Simulator, który jest strasznie pay to win. Jak na Clickera nie wydajecie po 10 tysięcy robuxów co tydzień, no to w topce nie będziecie. Dobra, mam 5000 gemów, a więc możemy sobie kupić jednego dodatkowego jumpa i teraz mamy dwa jumpy z tego, co mi się wydaje. Jeden i drugi. Dobra, i gitara. I teraz myślę, że uda mi się doskoczyć już do tej sekretnej krainy. Tylko ciekawe, ile kosztuje odblokowanie tej krainy. Raczej obstawiam, że nie będzie to tanie. No ale na luzie nam się to powinno udać i drugi jump. No powiem wam, że prawie, minimalnie, ale troszeczkę lepiej teraz skoczę i się uda. Dobra, i mamy to, tylko to kosztuje 100 QA, a ja aktualnie mam miliony. No to powiem wam, że odblokowanie tego będzie troszeczkę cięższe, ale tu widzę, że jakieś dominusy są. Jakiś Dominus Island, czyli coś takiego jak w Pet Simulatorze, bo jak pamiętacie, na spawnie w Pet Simulatorze też była taka strefa właśnie z dominusami. I tu jest Secret Portal, jak widzicie sami. No to na pewno jeszcze do tego wrócimy. Kiedyś to na pewno odblokuję sobie, ale no nie w tym momencie niestety. Dobra, to w sumie ja sobie pofarmię trochę pety te nowe, żebyśmy jeszcze więcej farmili kliknięć, bo musimy naprawdę dużo rebirthów zrobić, bo chcę sprawdzić, jak ten enchanty zagichane działają, ale potrzebujemy aż 30 tysięcy gemów na to. Chwilę mi to zajęło, ale mamy pełny kwipunek i udało się trafić tego pecika, na którego jest 0,1% szans, a więc zobaczmy, ile on daje. No i jest całkiem niezły. Dobra, teraz muszę sobie te wszystkie peczki przerobić na shiny i zobaczymy, ile one będą dawać na rainbowle oczywiście. No i później mam nadzieję, że uda mi się uzbierać w końcu te 30 tysięcy gemów. I w ogóle tak naprawdę już niewiele mi brakuje do kolejnej mapki, a więc za chwilę sobie też odblokujemy kolejną mapkę. Dobra, i przerobiłem sobie to, zobaczmy, ile te shiny peciki dają. Są całkiem mocne, mógłbym je na pewno założyć. I w ogóle zdejmijmy sobie te pety, zobaczmy, jak ta legenda wygląda. Ona jest tutaj i ona wygląda w taki sposób. No, powiem wam, że fajnie to wygląda. Dobra, ale przeróbmy sobie te, nie wiem w sumie, czy to epiki są, czy co to jest. To są epiki, przeróbmy sobie te epiki na rainbowy. W sumie to tak naprawdę dwa rainbowy mi wyszły, a więc nie jakoś dużo. I w sumie tą legendę jeszcze spróbujemy na 40%, może akurat się uda. Udało się na szczęście. Dobra, mamy legendę rainbow z poprzedniej mapki oczywiście. I teraz mamy takie piękne peciki, całkiem niezłe. Dobra, ale teraz idę odblokować tą nową mapkę.
mapkę i więcej rebirfów musimy ogarnąć. Kolejna mapka kosztuje 1,5 biliona, więc już tyle mamy i ona wygląda w taki sposób. Tu są w ogóle trzy jajka, a nie, myślałem, bo tutaj tak po środku, ale to jest jakiś taki grzybek. I tutaj widzę w sumie podobny motyw jak w Clickerze, tu jest taki mniej rzadki mityk i tu jest taki bardziej rzadki mityk. Ciekawe, od jakiej mapki się w ogóle sekrety zaczynają i w ogóle zobaczmy, jak tutaj upgrade'y wyglądają. Czy jakieś nowe się pojawiają? Nie, dalej są te same upgrade'y. Czyli możliwe, że na razie tylko tyle upgrade'ów jest. Dobra, ja sobie robię więcej rebirfów, bo musimy naprawdę sporo tych gemów wyfarmić. Dobra, na razie mam 15 tysięcy gemów, a więc jeszcze brakuje mi drugie tyle, ale kupiłbym sobie tutaj zupgrade'owałbym sobie tutaj dodatkowy przycisk na rebirfy, bo wtedy będzie mieć prawdopodobnie 1000 rebirfów na raz i nie będę musiał co chwilę tego robić. W sumie to 500, bo teraz muszę dosłownie co chwilę te rebirfy robić. I otwórzmy w sumie sobie jedno jajko, zobaczmy, jakie tutaj są peciki. Czy są jakieś mocniejsze, czy nie za bardzo, wyleciał nam jakiś taki i on jest tutaj. No i są całkiem niezłe, a więc dobra, musimy sobie trochę tych petów otworzyć tutaj. W sumie te dwa niech usuwa, niech te cztery zostawia. No i teraz powinno nam to szybciej pójść, bo teraz od razu 500 rebirfów na raz mogę robić. No i powiem wam, że teraz przeskok w tych petach jest troszeczkę większy, bo teraz zrobiłem sobie jedną legendę na Shine i zobaczcie, ile on daje, 360, tylko nie wiem, czy mu tak pokazuje dziwnie. O, teraz dobrze ją pokazuje jako najlepszego. I jeszcze muszę tutaj te poprzerabiać sobie na Shine, ich trochę więcej w sumie mam. No i mam nadzieję, że w końcu uda nam się uzbierać te 30 tysięcy gemów, bo teraz po 500 rebirfów sobie robię. W sumie jestem ciekawy, za co w tej gierce są trade'y, czy są za po prostu pety, czy może za gemy, bo tutaj gemy w sumie są dosyć potrzebne, jak są te enchanty. Nie wiem, spróbowałbym wysłać komuś trade. Nie wiem, zobaczmy, czy ktoś w ogóle zaakceptuje tego trade'a. Tutaj w ogóle jakiś Polak, Julek, Play Spell. Dobra, ktoś zaakceptował i tu są za gemy trade'y, a więc powiem wam, że może być ciekawie. Tutaj widzę jakiś progracz jest, ja w sumie do niego podjazdu nie mam, a więc nawet nie będę mu oferował, bo gościu za dobre pety ma. To powiem wam, że to może być pierwszy clicker, w którym trade'y nie będą pay to win. Znaczy, no w Rebirth Champion też przez długi czas nie były. Dalej w sumie nie są, jeżeli trade'ujecie się za eventowe pety. No ale troszeczkę stały się pay to win przez tokeny. I w sumie teraz możemy spróbować blokować kolejną mapkę, bo tutaj mam taki skok i muszę doskoczyć tam. I zobaczymy, czy dwoma jumpami mi się uda doskoczyć. Cyk, jeden jump i cyk, i drugi jump. Kurczę, troszkę brakuje. Musiałbym mieć trzy jumpy albo lepszy spot znaleźć. Tylko tutaj tak naprawdę jest tylko jedno drzewko i nigdzie nie widzę żadnej chmurki. Chociaż tutaj jest jakaś chmurka. Może do tej chmury nam by się udało doskoczyć i chyba się uda. Aj, minimalnie no. Dobra, udało się wskoczyć na tą chmurę, a więc śnieżną mapkę sobie odblokujemy bez wydawania 50 bilionów, bo kolejna mapka 50 bilionów kosztuje. No i mamy tą mapkę odblokowaną. I ile tutaj w ogóle jajko kosztuje? 800 milionów. No to w sumie tyle mam, ale na razie bym nie otwierał tych jaj, tylko więcej rebirfów porobił, bo w sumie mamy już na nasz pierwszy enchant. A więc wróćmy się na spawna i spróbujmy zenchantować jakiegoś pecika. W sumie chyba najlepiej było tego tutaj, tą legendę shiny. Nie jest to szczególnie opłacalne, ale chcę zobaczyć, jak te enchanty działają. Sobie w tego pecika kliknijmy i kliknijmy oczywiście enchant. No i potwierdź, i co nam wylosuje? I tu jest takie losowanie, prędkość. I nawet jakby stopień losuje, prędkość piątka nam wylosowało. Ile to daje w ogóle? Plus 10 jakby szybkości poruszania się. Dobra, zobaczmy, czy się zmieni coś. No jakby tak średnio bym powiedział. W sumie najgorszy enchant nam wypadł. Dobra, ale ja chcę tych enchantów więcej porobić, bo powiem wam, że to jest mega fajne. Chociaż powiem wam, że jak zmieniłem mapkę, to się trochę zwiększyła ta szybkość poruszania. Teraz to jest tak nawet zauważalne. Dobra, udało mi się uzbierać 70 tysięcy gemów, a więc mamy na dwa kolejne enchanty. W sumie to możemy sobie zrobić znowu rebirfy i może nawet na trzeciego uda się uzbierać. Dobra, i wiadomo, tego sobie enchantujemy i klikamy sobie tutaj i oby tym razem coś ciekawszego wypadło niż prędkość poruszania kliknięcia. Zobaczmy, jaki bonus nam wypadnie. Ja nie wiem, jaki to jest stopień. Dosyć dziwny. Zobaczmy w sumie. Plus 25% kliknięć i to jest jedynka, jakby tier 1 nam wypada, więc to nie za dobre. Jeszcze raz spróbujmy go zenchantować, może tym razem coś ciekawszego wypadnie. No i jumpy nam wypadły. Dwójka, czyli prawdopodobnie będzie mieć dwa dodatkowe jumpy z tego, co mi się wydaje. Plus dwa jumpy, no mamy dwa dodatkowe jumpy, czyli możemy sobie kolejną mapkę prościej odblokować. Dobra, tu spróbuję odblokować kolejną mapkę. Powiem wam, że kolejnej mapki nie da się odblokować w taki sposób, bo zobaczcie, że tam u góry nie ma platformy nowej, a więc pozostałe mapki obstawiam, że trzeba normalnie odblokowywać. A więc w sumie w tym odcinku to będzie na tyle. Piszcie, czy chcecie kolejne odcinki z tej gierki.